Cześć kochani, witam was w nowym filmie. Ja skończyłam już pracę, usiadłam sobie tutaj wygodnie na krześle, żeby się z wami przywitać i chwilę pogadać, a z kuchni dlatego, że właśnie skończyłam przygotowywać obiad. Dzisiaj na obiad będą schabowe i ziemniaczki, czyli klasyka polskiej kuchni. Młode ziemniaczki z koperkiem i z masełkiem, to dla mnie trochę masełka. Zwykłe schabowe w panierce, w jajku w mące i do tego surówka z Lidla, to wam kiedyś pokazywałam, my kupujemy takie plastikowe opakowania i to tak zjadamy po prostu jedno opakowanie na jeden dzień, dla naszej trójki wystarcza. Ja jestem już po pracy, nie dość, że zdążyłam właśnie przygotować obiad, to zdążyłam się też pomalować i nadal nie ma mojego Mikołajka. Pewnie zastanawiacie się, gdzie jest. No jest z nianią na spacerze. Niania do nas wróciła. No i powiem wam, że naprawdę świetnie nam idzie. Jestem bardzo zadowolona z tej niani. Już nieraz ją chwaliłam. I naprawdę ta pani sprawdza się fantastycznie. I w tym tygodniu po raz pierwszy zaczęli wychodzić na spacery. Musiałam bardzo się tak przełamać psychicznie i zgodzić na to, żeby z obcą osobą szedł na spacer, bo to tak pierwszy raz go wypuściłam z obcą osobą. Nie ukrywam, że pierwszy dzień byłam bardzo zestresowana i zamiast skupić się na pracy, myślałam, co tam u nich godzinę byli. Teraz to już jest trzeci czy czwarty dzień, jak chodzą i powiem wam, że coraz mniej się stresuje, ale cały czas gdzieś z tyłu głowy, ciekawe, co tam u Mikołajka i jak sobie radzą. Tym bardziej, że wiem, jak Mikołaj zachowuje się na spacerach, czyli ucieka, wariuje, trzeba za nim biegać, ma swoje ścieżki, także naprawdę trzeba mieć oczy dookoła głowy. No, mam nadzieję, że tutaj ta pani sobie poradzi, tym bardziej, że ma doświadczenie z różnymi dziećmi. No i póki co ufam. Tak wiecie, ograniczenie, ale ufam. No trochę się stresuję, ale mimo wszystko też cieszę się, bo na przykład dzisiaj im ten spacer się przedłużył i dzięki temu, jak ja skończyłam pracę, mogłam zająć się właśnie przygotowywaniem obiadu i robieniem makijażu. I ta pani tak z własnej inicjatywy czasami przedłuża, więc super, nie będę narzekać. Kochani, co chciałam wam powiedzieć? No wchodzę w 23 tydzień ciąży, także super, no i samopoczucie wciąż super i mało tego. Ten czas mi tak zasuwa, ja wam to za każdym razem mówię, ale jak sobie uświadamiam, że to jest coraz bliżej niż dalej tego porodu, ja już tak bardzo nie mogę doczekać się dzieciaczka i powiem wam, że ja się bardziej nie mogę doczekać teraz niż przy pierwszym dziecku, bo przy pierwszym dziecku nie miałam pojęcia, z czym się to je, jak to wygląda mieć dziecko, co to znaczy, a teraz wiem. Jestem już tak nastawiona pozytywnie, że będę musiała zmagać się z różnymi rzeczami, ale mimo wszystko tak bardzo cieszę się na to, że on się pojawi i już tak bardzo nie mogę się doczekać i tym samym cieszę się, że te dni, tygodnie to po prostu tak, jeden za drugim. Widzicie, co kolejny vlog nagrywam, 21 tydzień, 22, 23, no po prostu leci ten czas jak szalony. Kochani, ja chciałam się z tego miejsca tylko z wami przywitać. Teraz póki jeszcze ich nie ma, to chciałabym odpisać tylko na dwa maile, bo akurat w czasie, kiedy biłam kotlety, ubijałam, to dostałam maila, powiadomienie na komórkę, także odpiszę sobie na te maile. No i myślę, że zaraz Mikołajek przyjdzie, więc po prostu czas się trochę nim pozajmować, uspać go na drzemkę. No i teraz mam taką tradycję, że kiedy on jest na drzemce, no to ja montuję filmy, bo po prostu to jest ten jedyny czas taki wolny, kiedy mogę zająć się montowaniem filmów. Dobra! Widzimy się później. Ale słuchajcie, muszę wam się pochwalić, bo wczoraj byłam u kosmetyczki w końcu. Zobaczcie, jakie mam piękne paznokcie. No są tak piękne, tak, a chodzę podekscytowana, tak się cieszę, że je zrobiłam. Troszkę się moje zregenerowały, ale nie za dużo, bo no już, ja już nie mogłam wytrzymać. I cieszę się, że poszłam, bo no efekt jest przepiękny, sama ocencie. Mi się mega podobają, po prostu są przepiękne. Mikołaj wczoraj jak zobaczył, to tak mi dotykał te paznokcie, myślał, że wiecie, to jest coś naklejone i że może zdjąć. No, cudeńko, cudeńko. No hej, Mikołajek mi niedawno wstał, właśnie zjedliśmy obiad. O dziwo, dzisiaj Miko zjadł mi dużo ziemniaczków, surówki i kotleta schabowego. Powiem wam, że ostatnio mam trochę z nim problemu, jeżeli chodzi o jedzenie, bo najchętniej jadłby bardzo monotonnie. Ostatnio na śniadanie, no to owsianki z dodatkami, to się cieszę, że chociaż tyle, bo zdrowe i pożywne, z rodzynkami, z orzechami, z serkiem wiejskim. Co tam, no różne takie jeszcze granulki tam są, także śniadanie super, później już jest coraz gorzej z obiadami różnie, ale też tak bardzo się tym nie przejmuję, bo myślę, że to po prostu jest taka faza, że na wszystko robi ble, także staram się przymykać na to oko i nie wpychać mu na siłę, no i tak czekam, dlatego też dzisiaj to się cieszę, że tak ładnie zjadł ten obiad.
bo ostatnio słabo mu szło. Ostatnio jak zrobiłam frytki z rybą i z surówką, to taka pyszna, wysmażona rybka. A tak patrzę, bo pan tu jeździ wózkiem widłowym i tak. Rybka wysmażona w chrupiącej panierce, kapusta kiszona i frytki. Oczywiście Miko wszystko zostawił, zje tylko frytki. Wie, Boże, nie może żyć dziecko tylko na frytkach, parówkach i takich rzeczach, które lubi. No bo przydałoby się, żeby razem zjadł coś dobrego. Także dzisiaj się cieszę, bo zjadł dużo tej surówki, dużo ziemniaków gotowanych i właśnie kotlecik schabowy, także jest dobrze. A my się właśnie zbieramy i będziemy szli na spacer i dzisiaj mam taki podwójny plan, bo z jednej strony podjedziemy sobie tam do parku, który już znacie, bo często tam jeździmy, to on pojeździ sobie na rowerku, a potem z kolei podjedziemy na taki duży, drugi plac zabaw, ten, który już czekałam, aż otworzą i w końcu otworzyli, więc tam sobie pójdziemy, więc żadnego wózka nie biorę, autem będziemy się przemieszczać, bo to są dosyć spore odległości i też będę mogła potem zostawić ten rowerek w bagażniku. Co, kochanie? Przełączyć, tak? Pokazuję, żeby mu przełączyć bajki. Dobra, kochani, będziemy się zbierać. Dotarliśmy do naszego parku Collinsa. Niestety wciąż Mikołajek jeszcze nie wie, że wychodząc z domu, w sensie idziemy do parku i on by chciał od razu już na klatce jechać tym rowerkiem, już nie może się doczekać. I jest krzyk, afera straszna, ludzie wszyscy się patrzą na klatce, wszyscy wiedzą, że Mikołaj wychodzi na rower. No ale jakoś, dobra, załadowałam rowerek, załadowałam Mikołajka. No i jesteśmy. No świetnie sobie radzisz. No oczywiście idziemy przez wszystkie krawężniczki. To już widzieliście, jak Mikołaj jeździ po chaszczach, krawężnikach, wybojach, ale nie po ścieżce, bo przecież to by na jego honorze była jakaś ujma. Że myślę, że tutaj pochodzimy sobie z godzinkę, półtorej, a potem ciuch, ciuch, jedzie pociąg, tak? A potem przeniesiemy się na plac zabaw, to już zostawię rowerek wtedy w bagażniku i na tym placu zabaw też planuję spędzić około godziny. Może jeszcze zadzwonię w międzyczasie do mojej mamy i zapytam, czy jest, czy się spotkamy, bo ostatnio Mikołaj, to wiecie, upodobał sobie obiadki u mamy, chociaż tak jak mówię, dzisiaj zjadł dużo. No i taki dzień, słuchajcie, dzisiaj naprawdę totalny luz, w sensie spacerek, potem wracamy do domu i nie mamy żadnych szczególnych planów poza wieszaniem prania, to muszę dzisiaj zrobić. No i jak uda się gdzieś wygospodarować, wycisnąć trochę wolnego czasu, to na pewno chciałabym jeszcze zmontować film, bo jak widzicie, póki co dobrze idzie mi. Dobrze idzie mi nagrywanie i wrzucanie filmów 6 razy w tygodniu. A co wam jeszcze chciałam powiedzieć, słuchajcie, ostatnio znowu miałam taką nieciekawą przygodę, mam jakiegoś pecha, jeżeli chodzi o zamawianie rzeczy przez internet, ostatnio tak, bo wcześniej nigdy nie miałam żadnego problemu. Zamówiłam buty z CCC, to już jakiś czas temu pokazywałam wam te sandałki i słuchajcie, nie doszły mi, bo ja domawiałam jeszcze, zamawiałam, w tej samej paczce miały być 4 pary, przyszły 3, nie przyszły klapki. Takie klapki basenowe, ale je chciałam jako kapcie po domu i słuchajcie, nie przyszły, się tu cofnę, będzie, a mi tak teraz świeci, no i słuchajcie, nie przyszły mi, a wszędzie było napisane, że wysłali wszystkie i że odebrałam wszystkie, więc dzwonię do CCC, nie wiem, czy próbowaliście kiedyś zadzwonić do CCC, to jest jakaś masakra, zajęło mi to około 45 minut, w końcu się dodzwoniłam, no i oczywiście tam pani przyjęła zgłoszenie, mówi, że uwzględnią reklamację i znowu mija już około półtora tygodnia, i dalej nie ma ani pieniędzy, ani klapek i teraz nie wiem, czy znowu dzwonić. Wiecie, to nie jest znowu kwota jakaś wielka. Nie jest jakaś wielka kwota, bo one kosztowały 31 zł w promocji. No ale słuchajcie, tu 50, tam 30. Zaraz znowu coś zamówię i się okaże, że na stówę. Jakiegoś mam takiego pecha ostatnio do tych zamawianych rzeczy. Ja nie wiem, o co chodzi. A wcześniej, nigdy wcześniej nie miałam takiego pecha i takich przykrych sytuacji. No ale czekam. To znaczy czekam. No po prostu chyba zadzwonię znowu do tego CCC i się upomnę o moje 31 zł. No bo hello, już łącznie za 80 zł to bym mogła kupić sobie jakąś ładną sukienkę. No, dobra kochani, tyle mojego gadania. Muszę teraz patrzeć pod nogi, bo Mikołaj wybrał prawdziwe hardkorowe przełaje. Tam, no widzicie, szef pokazuje, gdzie mamy iść. A słuchajcie, jeszcze jedna rzecz muszę wam opowiedzieć. Normalnie jestem matką roku i jak wam to opowiem, to sobie pomyślcie, ja pierdziu, jak ona to ogarnęła, w sensie jak ona mogła tego nie ogarnąć, jaka siara. Wyobraźcie sobie, jakiś czas temu byliśmy właśnie tak, byliśmy w skansenie, to widzieliście we vlogu, no i potem poszliśmy na plac zabaw, więc to nam zeszło tak, no bardzo długi czas, popołudnie.
No i na tym placu zabaw tak się wydarzyło, że trzeba było już zmienić Mikołajkowi pieluszkę, no bo już po prostu przesiąkła na spodenki. No i mówimy, no to trudno, koniec zabawy, trzeba jechać do domu i go przebrać. Słuchajcie, bo przecież ja, matka 1,5-rocznego dziecka, nie ogarnęła, że można w ogóle wziąć na plac zabaw ze sobą pieluchę, że można dziecko przebrać na placu zabaw, że można mieć mokre chusteczki. Chusteczki mam zawsze, ale nigdy bym nie wpadła na to, że jak trzeba będzie, to przecież na placu zabaw w wózku czy na ławeczce mogę przebrać dziecko. No po prostu w życiu bym na to nie wpadła, a wiecie jak na to wpadłam? Znaczy nie ja, jedna mama mi powiedziała, że może nam pożyczyć pieluszkę i możemy go przebrać na jej wózku. Bardzo dziękuję za tą pomoc i za tą radę, którą ta pani mi dała, ale w ogóle czasami się łapię na tym, że jak, kurde, jak to jest, że jestem mamą 1,5 roku, a takich pierdół nie ogarniam, że wiecie, nie wpadłam w ogóle na to, nie pomyślałam. Pomyślałabym, że o, trzeba jechać do domu zmienić dziecku pieluchę, a nie żeby ją zabrać ze sobą. Czasami sobie myślę, Boże, jestem matką i do tego blondynką, jakaś masakra, nie? Aż tak sobie pomyślałam, eureka, a z drugiej strony, Boże, jaki wstyd, jak bardzo nie ogarniam. To się w głowie nie mieści, bo przecież ogarnia się wiele różnych poważnych rzeczy i pracę, i dom, i dziecko, i zaraz drugie w drodze, i różne rzeczy się planuje, organizuje i uważam się za bardzo dobrze zorganizowaną. Ale żeby wziąć, czekajcie, bo tu strasznie mi świeci, ale żeby wziąć pieluchę ze sobą na plac zabaw, no to nie, to już jest zbyt wiele na mój umysł. Chyba Mikołaj, gdyby umiał mówić, to by mi prędzej podpowiedział taki pomysł, niż bym ja na to wpadła. Także facepalm, masakra. I proszę, dajcie mi znać, czy też macie takie akcje, takie pierdoły, że się łapiecie za głowę i sobie myślicie, Boże, jaka siara, ale jestem beznadziejna. Bo trochę mi się od razu chyba lepiej zrobi, bo w takich sytuacjach sobie myślę, kurde, chyba jestem jedyna na świecie. Poza patologią to jestem jedyna na świecie, która by nie wpadła na to, żeby zabrać ze sobą pieluchę na plac zabaw. Przecież taka prosta rzecz, nie? Także widzicie, idealna mama ze mnie, ogarniaczka wszystkiego. No i przyszliśmy na plac zabaw, zamiast się bujać, to Mikolko schody góra dół, góra dół. Jakiś czas temu pokazywałam wam, jaki Mikołaj ma zestaw narzędzi, ale szybko się zorientował, że nawet te miniatury to są miniatury, a nie prawdziwe. Więc słuchajcie, kupiliśmy mu taką wkrętarkę. Wygląda jak prawdziwa. O, miał tą malutką, no ale szybko się zorientował, że to jest zabawka i potrzebował taką jak ma tata i chciał szybko do taty szafki i zawsze taką prawdziwą. Więc teraz chyba szybko nie odróżni, że to jest zabawka, ale zadowolony. Świetne robią te narzędzia. Dla chłopaków szczególnie jak właśnie Maciuś coś robi, majsterkuje bardzo często, to od razu Mikołaj papuguje, naśladuje, uczy się i też chce mieć swoją. Także świetna zabawka, jeżeli chodzi o zainteresowanie chłopców. Mikuś, zadowolony? Ten uśmiech chyba mówi sam za siebie. O, tak. Właśnie teraz byliśmy na dworzu, no to Mikołaj, pomimo tego, że nie ma jeszcze takich upałów, to wyobraźcie sobie, że miał strasznie spoconą nogę. Ma adidaski z firmy Bartek, kupiliśmy. No i stwierdziłam, że trzeba mu kupić sandałki, bo po prostu zapoci się latem. I patrzę na stronie Bartka, że ceny są, no są... Są trudne sprawy, naprawdę. Ale co wam chciałam powiedzieć, słuchajcie, ostatnio też się stwaniliśmy, jak zobaczyliśmy te ceny i zaczęliśmy szukać na Allegro. Polecam wam sprawdzać sobie jeszcze na Allegro właśnie Bartka buciki, jeżeli wasze dzieci używają. W ogóle te buty są bardzo fajne i raz się przekonaliśmy, że naprawdę Mikołajkowi pasują i fajnie do nóżki i są leciutkie, są tak leciutkie i wygodne, więc stwierdziliśmy, że tylko z Bartka będziemy zamawiać. No. I co? No i zamawiamy. Chyba te mi się najbardziej właśnie podobają.
buciki. Dobra, jednak zdecydowałam się na te. One są takie siwo-zielone, kamera troszeczkę przekłamuje, ten kolor jest o wiele jaśniejszy niż tu w kamerze widzicie. I zobaczcie, 189 zł kosztują w Bartku, a te same na Allegro kosztują 159,99, także... Sprawdzajcie sobie na Allegro, polecam. A propos, to nie jest żadna reklama, po prostu mówię, w sumie jest reklama, tylko nikt mi za to nie płaci. Holindra. Dobra, kupuję te butki. Nachodziliśmy dzisiaj, słuchajcie, 3 godziny i naprawdę zupełnie inaczej spędza się czas z dzieckiem, będąc na dworzu, wśród ludzi, wśród innych dzieci. Ten czas tak się nie dłuży i naprawdę ja nie czuję się taka zmęczona, jak się siedzi w domu 3 godziny z dzieckiem, na przykład jest brzydka pogoda i wiecie, no i on też ma już dosyć, więc się nie dziwię, że on wtedy już mu odbija szajba. W sensie jęki, stęki, marudzenie, bo dziecko się po prostu nudzi i ta pogoda ładna dzisiaj. I to, że otworzyli place zabaw, to jest po prostu zbawienie dla mnie. Ja czekałam naprawdę na te place zabaw, oczywiście zdaję sobie sprawę z zagrożenia i rozumiałam, czemu są zamknięte, ale jednak rozmawiając z innymi mamami, siedząc w piaskownicy, to wszystkie tak ubolewały i przeżywały bardzo trudne chwile. Właśnie, widzę mój fryz, bo Mikołaj mnie szarpał, właśnie siedząc w domu cały czas z dziećmi, bo osoby, które mają domy, ogród, czy mogą gdzieś pojechać, gdzie mają swoją przestrzeń na powietrzu, no to super. A jeżeli żyje się w bloku i nie ma się tej przestrzeni, to jest ciężko. Także bardzo fajnie spędziliśmy dzisiaj dzień. Słuchajcie, w międzyczasie przyszły do nas naklejki. Ostatnio Wam pokazywałam, mieliśmy minionka Kosmos, będziemy naklejać w pokoju Mikołajka. To dziś jeszcze przyszła taka dżungla i przyszły Kosmos i astronauci, więc będziemy rozplanowywać. Tego jest bardzo dużo, zamówiliśmy za dużo i teraz jest problem, bo ja chcę ładnie tak estetycznie to zrobić, a Maciuś chce naćkać i wszystkie nakleić, więc nie wiem, będziemy w sobotę naklejać. Kochani, nie będę dzisiaj już przedłużać. Dajcie mi znać, proszę, dodajcie mi otuchy, że tylko ja, że nie tylko ja jestem takim nieogarem z tą pieluszką. Teraz już chodzę z pieluszką w torbie, nie? Żeby nie było. Ale to było takie eureka, oświecenie, nie? No po prostu matka roku, matka roku. Dajcie mi znać, że wy też macie takie wtopy, bo poczuję się od razu lepiej, bo wtedy się troszkę załamałam. Naprawdę, Maciuś się śmiał i w ogóle... A, szkoda gadać. Dobra, kochani. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania. No i co? Widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Buziaki. Pa!